Radę, radę, namaste, dżajsi, radę, cześć, witajcie na moim kanale Krysza Kiercanin. Chciałem się dzisiaj podzielić pewnym komentarzem do artykułu, który otrzymałem wczoraj mailem od znajomego. Na stronie tysol.pl, to jest strona tygodnika Solidarność, pojawił się komentarz, artykuł, w zasadzie taka zajawka do pewnej dyskusji, która odbyła się na Facebooku pomiędzy Robertem Tekieli a Agnieszką Kaczorowską. Robert Tekieli jest publicystą, który zwalcza religię i duchowość wschodu. Natomiast Agnieszka Kaczorowska jest aktorką, influencerką. I Robert Tekieli napisał do niej list na Facebooku, który tutaj na końcu też przeczytam, natomiast i odniosę się do niego. Natomiast tutaj najpierw chciałem skomentować to, co tutaj jest w tym artykule. Agnieszka na swoim Facebooku napisała o czakrach, że sakramenty zamykają czakry, tylko że i Robert odniósł się do tego. Co tutaj Robert napisał? Że Agnieszka oświadczyła, że sakramenty zamykają nasze czakry. I Robert Tekieli odniósł się do tego. Tak, sakramenty zamykają czakry, tylko że promuje pani sposób rozumienia rzeczywistości duchowej, energetycznej, który może poranić bardzo wiele osób. Rozumiem, że ta uwaga jest do tego, że z punktu widzenia Roberta Tekieli, który broni czy prezentuje stronę chrześcijańską, czakry, duchowość wschodu może być raniąca. Trudno się nie zgodzić z tym, tak może być raniąca dla wielu osób z wielu różnych powodów. Niekoniecznie akurat z tego, że ktoś uznaje lub nie uznaje czakr. Natomiast należy też pamiętać, że rozumienie duchowej, energetycznej rzeczywistości, którą promuje pan Tekieli, również może poranić bardzo wiele osób, co w ostatnim czasie wiemy, ponieważ wychodzą różne historie związane z aferami pedofilskimi, machlojkami różnego typu, manipulacjami psychicznymi, fizycznymi w kościele. W związku z tym ten argument jest trochę taki nietrafiony według mnie, dlatego że problem jest gdzie indziej, nie w tym, czy ktoś praktykuje, wyznaje, wierzy w hinduizm, buddyzm czy chrześcijaństwo, tylko w zupełnie innym miejscu, ale to jakby jest poza tutaj tematem tego komentarza. Pani słów uważnie słuchają tysiące młodych osób. Tak, oczywiście, na pewno tak. Pewnie pana Roberta Sekieli słucha trochę mniej ludzi niż Agnieszki. Dlatego pewnie ten mail, ten list się pojawił. Następnie pan Robert stwierdza, że twierdzeń o energiach w odniesieniu do energiach czakr nie autoryzuje nauka. Więc są to tylko wierzenia i konsekwencje ich wyboru są fatalne. Nie mam, no, trudno powiedzieć, żeby kwestia sakramentów była poparta nauką i autoryzowana nauką, dlatego mieszanie tutaj tych trzech rzeczy ze sobą, czy w zasadzie dwóch, bo religii, wiary, praktyki duchowej z nauką, która, jak wiemy, bazuje na empirii, na doświadczeniu i na powtórzeniu tego doświadczenia i na wyciąganiu z tego wniosków, jest jakby pomieszaniem dwóch systemów, według których się posługujemy. No bo trudno oceniać biologię metodami, nie wiem, jak sztuki, prawda? Ponieważ to są zupełnie dwie inne dziedziny, więc jakby mieszanie tego jest nie na miejscu. No bo w zasadzie, no co ma do tego, że nauki o twierdzeń o energiach nie autoryzuje nauka? No a czy nauka autoryzuje o zmartwychwstaniu Jezusa i o sakramentach? Też nie. W związku z tym, więc są to tylko wierzenia, więc ich konsekwencje, ich wyboru są fatalne. Nie mogą być fatalne, tylko są fatalne, tak twierdzi pan Robert. Ja mogę stwierdzić, że konsekwencja wierzeń w sakramenty też są fatalne i też nie autoryzuje ich nauka. W związku z tym zarówno jedno, jak i drugie jest w tej samej kategorii. Następnie pan Robert pisze, nie mam zamiaru nikogo pouczać, dzielę się tylko swoim doświadczeniem. No ale niemniej jednak właśnie pan to robi w tym miejscu, bo ponieważ poucza kogoś, dzieląc się swoim doświadczeniem. Pana doświadczenie jest pana doświadczeniem, jest to dowód anegdotyczny, oczywiście indywidualny, natomiast czy to jest prawda i czy to jest wszystko na ten temat, przejdziemy dalej dojdziemy do tego tematu. Natomiast no właśnie pan to robi. No, poucza pan kogoś, co ktoś może wierzyć lub nie wierzyć i że mogą być konsekwencje. Nie wskazuje pan tych, pan Robert nie wskazuje tutaj tych konsekwencji, które to mogą być, tylko straszy je w oparciu o własne doświadczenie.
Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać, no ale właśnie pan to robi tutaj. Chcę tylko, by każdy mógł dokonać świadomego wyboru. A może pani Agnieszka dokonała tego wyboru i to był jej świadomy wybór? W oparciu o co twierdzi pan, że jej wybór nie był świadomy i że był zmanipulowany, oszukany? Może dokonała głębokiej analizy dwóch systemów i wybrała właśnie ten, tak jak wiele osób to robiło? Czy jest z tym jakiś problem? No ewidentnie dla osób, które propagują chrześcijaństwo, w ten właśnie specyficzny sposób, narzucając innym ten punkt widzenia, jest to problem. Chcę tylko, aby każdy mógł dokonać świadomego wyboru, aby nie był poddawany manipulacji. No właśnie to, co pan robi tutaj, jest manipulacją, dlatego że przedstawia pan pewien punkt widzenia, pewien określony, nieoparty, subiektywny punkt widzenia. W związku z tym, narzucając swoją punkt widzenia i swoje wnioski, jest to rodzaj manipulacji, dlatego że aby pozbyć się manipulacji, należałoby pokazać dwie strony medalu, czyli co jest złego, co jest dobrego, jakie są z tego konsekwencje, a nie tylko straszenie manipulacji. Jeżeli ktoś uważa, że czakry istnieją i ten sposób duchowości jest dla niego aktualny, to według tego stwierdzenia, według pana Roberta, jest poddawany manipulacji i nie dokonał świadomego wyboru. Nie, ja dokonałem świadomego wyboru, nie byłem poddany manipulacji. Chociaż też bywałem próbowany, mam nadzieję, że jestem od tego wolny, ale mam wrażenie, że pan Robert jest poddany manipulacji, dlatego że jego stwierdzenia o tym świadczą, jego punkt widzenia na rzeczywistość jest czarno-biała, albo chrześcijaństwo, albo nieszczęście. No, świat jest trochę bardziej skomplikowany, myślę, że duchowość i ten aspekt duchowości jest bardziej skomplikowany niż jakby chciał pan Robert to przedstawiać, czy ta wizja świata według tej koncepcji chrześcijaństwa, ponieważ chrześcijanie są różni, w związku z tym jest to specyficzny sposób rozumienia. Dalej pan Robert pisze tak. Aby wiedział, że pewna część wiedzy o czakrach, wibracjach, energiach i prawdziwej naturze jogi została przed nim ukryta. No dobrze, być może nie wszystko pani Agnieszka wie, ale skąd pan Robert twierdzi, że ona tego nie wie? Skąd pan Robert wyciąga ten wniosek, że ona nie jest świadoma tego? Ja, on nie pisze tutaj, co jest tym, tą wiedzą, która jest ukryta i taka niebezpieczna. To sugerowanie czegoś ukrytego, niebezpiecznego jest formą manipulacji. Także to a propos niepoddawania manipulacji. Czytamy dalej komentarz. Drogą jogi jest opanowanie emocji przez adepta. Okej, to jest być może częściowa odpowiedź na to, ale nie jest to kompletna odpowiedź, dlatego że słowo yoga pochodzi z sanskrytu, ze słowa yuj, oznacza połączenie, czyli jest sanskryckim słowem oznaczającym dokładnie nie mniej, nie więcej to samo, co słowo religia, pochodzące z łaciny, oznaczające religiare, czyli połączenie. Czyli yoga jest słowem sanskryckim, które oznacza religię. Czy celem jogi jest opanowanie, czy drogą jogi jest opanowanie emocji przez adepta? Na pewno być może tak, natomiast to nie jest cała odpowiedź na pytanie, czym jest yoga. Potem opanowanie psychiki, wreszcie ciała, dalej zjednoczenie umysłu z ciałem i emocjami, by wreszcie oczyścić przestrzeń świadomą umysłu i wejść w stan bez myślenia pustki. No to zrozumienie jogi tutaj zaprezentowane przez pana Roberta jest ewidentnie wynikające z jego własnego doświadczenia. Być może doświadczył on tego rodzaju jogi, która jest jogą, czy praktyką jogi, duchową praktyką jogi, bo nie mówimy tylko jedynie o asanach prowadzących do zjednoczenia z pustką czy z brahmanem. Natomiast nie jest to koniec jogi. To nie jest cała joga. To jest wybrany odcinek. To tak jakbym powiedział, cytując tutaj ten klasyczny opowieść o słoniu i mędrcach i ślepcach, że trzymając słonia za ogon, to jest cały słoń. Nie, to jest jeden z elementów słonia. Co dalej pan Robert pisze? Na końcu tej ścieżki, świetnie przeżywanego stanu samadhi, nie ma miejsca na stwórcę. No samadhi jest pewnym stanem zaobserwowania świadomości pełnej na danej praktyce jogi. Nie wiem, dlaczego tutaj nagle jest wrzucony stwórca. Rozumiem, że to niepokoi pana Roberta, co potwierdza w swoim następnym zdaniu, że hinduizm to monizm. No nie, hinduizm to nie jest monizm. Hinduizm to jest zbiór
wielu różnych praktyk i koncepcji duchowych. I tak samo jest to oczywiście prawdą, że to jest monizm, ale to jest tylko częścią prawdy, ponieważ hinduizm jest zarówno monizmem, dualizmem, również ateizmem. I hinduizm jest również czymś, co jest połączeniem monizmu z dualizmem, czyli tym, co propaguje Vishnu z Gaudiya, zwanym jako Achintya Bhedabheda Tattva, czyli jednoczesny monizm i dualizm. W związku z tym hinduizm jest troszkę bardziej skomplikowany niż monizm. Oczywiście przedstawiając to w myśl chrześcijańskich nauczających, że hinduizm jest monizm, a chrześcijaństwo jest dualizmem i mówi o stwórcy, a hinduizm i również buddyzm dąży do pustki, czyli do zatracenia osobowości, w związku z tym jest to niebezpieczne, w związku z tym bądź chrześcijaninem i wiele jest świadectw tego typu, wielu osób, które praktykowały w takiej czy innej formie różne ścieżki w ramach hinduizmu i później przeszły na chrześcijaństwo i w ten sposób oni to przedstawiają. Natomiast w hinduizmie również są ścieżki dualistyczne, również są ścieżki połączenia monizmu z dualizmem. Wbrew pozorom 80% hinduizmu to jest dualizm. Wszystkie największe tradycje duchowe w ramach hinduizmu to jest szeroko rozumiany wisznuizm, gdzie ewidentnie mówi się o Bogu i różne zrozumienie tego Boga jest. I główną praktyką, która stosowana jest w tych religiach, ścieżkach duchowych jest bhakti, czyli oddanie do osobowego Boga. Mówi się jak najbardziej o osobowym Bogu i praktykuje się oddanie do Niego i to traktuje się jako ścieżkę duchową. W związku z tym stwierdzenie, że w stanie samadhi nie ma miejsca na stwórcę i hinduistomonizm jest ewidentnie może nie kłamstwem, ale bardzo wyciętym fragmentem całej rzeczywistości na temat hinduizmu. Rozumiem, że w ramach próbowania tej propagandy i manipulacji, którą pan Robert tutaj uprawia, jest to uzasadnione, natomiast nie jest to zgodne z prawdą. Człowiek ćwicząc jogę powoli zmienia swój sposób patrzenia na świat oraz zmienia mu się obraz Boga i często nie jest tego świadom. Tak, oczywiście ćwiczymy jogę, praktykujemy asany, pracujemy nad świadomością, cokolwiek to znaczy dla różnej osoby. Pracujemy nad własnym postrzeganiem rzeczywistości i zmienia nam się obraz Boga. Być może w niektórych ścieżkach Bóg staje się energią, a w niektórych może staje się przyjacielem, kochankiem, rodzicem, ojcem, dzieckiem. I ta relacja nawiązuje się bardziej. Jeżeli prześledzimy ten początek, na początku jogi, tę relację, czy obraz świata i obrazu Boga, który mamy na początku jogi, i na końcu na pewno on się zmienia. Czy często nie jest tego świadom? No myślę, że to jest takie to dziwne stwierdzenie, ponieważ jeżeli ja praktykuję coś i pracuję nad swoją świadomością i postrzegam pewne rzeczy, które mnie dotyczą w jakiś określony sposób, a później zmienia mi się ten sposób myślenia, no to chyba jestem tego świadom. No chyba, że jestem niespełna umysłu, jestem jakiś, nie wiem, zaczarowany albo zatoksykowany w jakiś sposób, no ale to jest jakaś dziwny pomysł. Czytajmy dalej, ponieważ pan Robert tutaj podkreśla, że joga wpływa na sferę duchową, światopoglądową i jest niebezpieczna nie tylko dla chrześcijan. No dobrze, czy jogę w ogóle można odłączyć od jej aspektu filozoficzno-religijnego, skoro jej celem jest wyzwolenie się praktykującego z kręgu narodzin i śmierci? No można, dlatego że wiele osób praktykuje jogę jako zestaw ćwiczeń fizycznych i na tym poprzestaje. Część osób idzie dalej. Wtedy być może wchodzi w zakres filozoficzno-religijny i celem ostatecznym jest praktykującego jest wyzwolenie z kręgu narodzin i śmierci. A czyż takim nie jest chrześcijaństwo? Przecież chrześcijaństwo również mówi o wiecznym życiu, w niebie, wśród u Ojca, o zmartwychwstaniu duszy i ciała. W związku z tym uwolnieniu się z narodzin śmierci. Jezus pokonał śmierć. W związku z tym, czym joga, jak już mówiłem wcześniej, znaczy religia, dąży do tego, żeby uwolnić nas z problemów narodzin śmierci. Również o tym chrześcijaństwo mówi. W związku z tym, dlaczego ma być to niebezpieczne? Że ten sposób uwolnienia od zmiana z punktu widzenia na rzeczywistość i uwolnienie od narodzin śmierci jest okej, a ten sposób jest nie okej, to wygląda troszkę takie na taką prezentację, że tylko mój sposób jest dobry, a twój nie jest dobry, ponieważ z mojego sposobu ja mam jakieś korzyści. Taka manipulacja i niecałkowita prawda, bez świadomości osoby. Dobrze, czytajmy dalej. Że translacja wschodu na zachód nikomu się nie udała. I udać się nie może, już to gdzie indziej wykazałem.
Nie wiem, gdzie pan to wykazywał. Być może kiedyś przeczytam i się będę mógł do tego odnieść. Natomiast translacja wschodu na zachód, no można by powiedzieć, że w zasadzie udała się, dlatego że większość, i chrześcijaństwo również jest religią wschodu, wbrew pozorom, i została przeniesiona na zachód. I nasza zachodnia cywilizacja opiera się na judeochrześcijańskim punkcie widzenia świata. To nie znaczy, że to jest jedyny, który występuje. Być może on w tej chwili odniósł największy sukces, jeśli popatrzymy na ostatnie 500 tysiąc czy 1500 lat w porównaniu z wszystkimi innymi koncepcjami. Natomiast czy ma ten system przyszłość? Nie wiem. To się okaże, biorąc pod uwagę obecnie sytuację, że chrześcijaństwo jest w odwrocie i jak ostatnio podano w Anglii, pierwszy raz chrześcijaństwo nie jest większościową religią, ponieważ ilość osób, które przyznają się do tego, spadła poniżej 50%. Mam wątpliwości, co czeka naszą tak zwaną zachodnią cywilizację dalej i co się wydarzy. Prawdopodobnie ani za mojego, ani za pana Roberta życia tego nie zobaczymy, ale w którąś stronę to zmierza i to chyba właśnie nie w tą, w którą pan Robert by chciał, i z tego powodu też taki artykuł, taki list się pojawił. I udać się nie może, już to gdzie indziej wykazałem. Uwspółcześnienie, westernizacja jogi, uwspółcześnienie i westernizacja jogi jest jej okaleczeniem i uspółcześniona joga kaleczy. Tak, myślę, że tutaj mogę przyznać panu Robertowi rację. W wielu wersjach, w wielu wydaniach westernizacja jogi jest jej okaleczeniem i uspółcześniona joga kaleczy. Mamy różne doświadczenia z różnymi guru, nauczycielami duchowymi, którzy próbowali przenieść to na zachód. Niekoniecznie z czystych pobudek, niekoniecznie z powodu czystego serca. Dokonali wiele różnych przestępstw, różnych występków kryminalnych większego lub mniejszego sortu, w związku z tym z pewnością tak. Ale czy sama, ponieważ takie osoby były, czy sama teoria jest zła i jest niebezpieczna, skoro chrześcijanie, czyli osoby praktykujące chrześcijaństwo, również dopuścili się takich przestępstw, to jest jakby osobny temat. No bo niby praktykujemy życie duchowe i religię po to, żeby rozwijać się i poprawiać swoją moralność, swoje zachowanie, swoją etykę, a praktyka pokazuje co innego. Zostawiam ten temat, to jest na osobną dyskusję, osobne analizy. Jest albo, albo. Skoro chrzest zamyka czakrę, a ja wybieram otwarcie czak, to odrzucam chrzest. Sakramenty zamykają na jedną duchową ścieżkę, otwierają na inną. Nie można iść drogą sakramentów i drogą energetyczną. Tak, zgadzam się. Jeżeli ktoś wybiera ścieżkę chrześcijańską, trudno mu praktykować ścieżkę inną. I odwrotnie, jeżeli ktoś wybiera drogę jogi, czy drogę buddyzmu, czy drogę jakiejkolwiek innej religii, no to nie będzie praktykował i podążał punktem widzenia na rzeczywistość według chrześcijaństwa. Czy to stawia go, że jest gorszy albo upośledzony? No tak by chciał pan Robert zapewne, natomiast według mnie każdy ma wybór i tutaj być może rozpatrując różne za i przeciw, biorąc pod uwagę różne elementy filozoficzne, teologiczne, ofertowe całej koncepcji, plus obserwacje tego, czym ci ludzie są, czy jak się zachowują, wybrał ktoś takie, taką, taką, taki, dokonał takiego wyboru. Gdy stawiamy w opozycji sakramenty i hinduistyczne wierzenia, dokonujemy wyboru. Jest albo, albo. Tak, oczywiście. Nie można być, prawdopodobnie nie można być chrześcijaninem i jednocześnie wybierać hinduistyczne wierzenia. Jeżeli wierzę w sakramenty, no to nie mogę wierzyć w czakry i w reinkarnację. Tak by się wydawało. Zgadzam się. Chrzest dla nikogo nie musi być wartością, ale u osób ochrzczonych chrześcijańska inicjacja się dokonała. No dobrze, no i co z tego? Wiele osób było chrzczonych, kiedy było dzieckiem, to nie był świadomy wybór. Tym potwierdzeniem tego wyboru jest bierzmowanie. Wiele osób porzuca to. Jest to jakaś tam kulturowa formacja, ale to nie uważam, żeby to, że byłem ochrzczony, nie mógłbym przejść, porzucić tego i żyć zgodnie z naukami hinduizmu. Dlaczego miałbym nie umieć? Moja mama często mówiła, nie możesz być hinduistą, ponieważ byłeś ochrzczony i już jakby masz przypieczętowane. Może w przyszłym życiu, no ale ten wybór nie był świadomy, no był mi narzucony w jakiś sposób. Ja jestem świadomą osobą, rozwijam ją zgodnie z hinduistycznymi naukami, rozwijam swoje czakry, swoją wizję świata i dokonuję świadomego tego wyboru. Również pani Agnieszka mogła dokonać tego wyboru. Dlaczego pan Robert nie pozwala dokonać jej tego wyboru?
Nie wiem. Jej zastąpienie przez inną przynosi negatywne konsekwencje. No dobrze, ale jakie konsekwencje, jakie negatywne? Dlaczego pan tak twierdzi? Ja uważam, że pozostawanie w chrześcijaństwie ponosi i zostawanie w tym rodzaju myślenia przynosi negatywne konsekwencje. Dowodzą tego świadectwa bardzo wielu osób. Tak, dowodzą tego świadectwa bardzo wielu osób, że osoby są przez osoby praktykujące chrześcijaństwo, czy osoby praktykujące chrześcijaństwo posiadają negatywne konsekwencje. Natomiast pan Robert dalej pisze tak. Pytanie, po co mamy coś zamykać, kiedy można się otwierać? Warto sobie zadać na przykład, stojąc przed zamkniętymi drzwiami do pomieszczenia, które jest wypełnione gazem, o którego składzie nic nie wiemy. Ja byłem w obu pomieszczeniach, pani Agnieszko, nikomu tego drugiego nie polecam. A ja byłem, panie Robercie, w obu miejscach i tego miejsca, w którym pan jest, nie polecam innym. Dlaczego mamy coś zamykać? Nie wiem, jeżeli zamykamy, tutaj ta koncepcja zamykania czakr, czy otwierania ich zgodnie z sakramentami jest taką analizą, jeśli pan Robert nie wie i dla tych, co słuchają, jest taką koncepcją, że sakramy zamykają czakry. Czakry są rozumiane jako energetyczne źródła świadomości, czy taką metaforycznym opisem wzrostu świadomości. I czakry mogą być według tej koncepcji zamykane przez sakramenty, czyli uniemożliwia się rozwój danej osoby zgodnie z rozwojem świadomości, czyli upośledza się ją. I takie jest rozumienie niektórych osób w jodze, którzy w ten sposób to tłumaczą. Ja osobiście uważam, że to nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli ja chcę praktykować jogę i rozwijać świadomość, więc ją rozwijam, a jeżeli miałem nawet sakramenty kiedyś, no to jakby one są w innym zestawie opisu rzeczywistości filozoficznego i religijnego. Dobra, i to jest chyba tyle. Ponieważ tutaj jest link do oryginalnego tekstu, więc ja jeszcze sobie wrzucę ten tekst, ponieważ tutaj może znajdziemy coś więcej. Panowie, przeżyłem doświadczenie samadhi kosmicznego pochłonięcia. No nie. Nie mógł pan przeżyć doświadczenia samadhi, dlatego że samadhi jest stanem, z którego już się nie wraca, który jest już na zawsze. Więc jeżeli pan tam był, a pan wrócił, to znaczy, że pan tam nie był. W sensie samadhi. Doświadczył pan prawdopodobnie pewnego doświadczenia zbliżonego do samadhi, ale technicznie nie nazywa się to samadhi, dlatego że samadhi jest momentem, który jest ostateczny. Czyli to jest pełna świadomość Boga czy boskiej energii, w zależności od tradycji, i nie można z tego wrócić. Bo to tak jakby, podam taki może głupi przykład, że płyniemy w rzece i utopiliśmy się. I tak, doświadczyłem utonięcia. No to jeżeli doświadczyłem utonięcia i utonąłem, to już nie ma drogi odwrotu. W związku z tym być może to było jakieś doświadczenie samadhi krótkotrwałe, czy tego stanu, ale nie było to samadhi w sensie stricte. Doprowadziło to w efekcie do bardzo mocnych, raniących mnie przez kilka lat konsekwencji. Nie wykluczam pana osobistego doświadczenia, oczywiście tak to było pana doświadczenie. Nie chcę nikogo do niczego przekonywać. No, ale właśnie pan to robi. To już było. Osiągnięcie oświecenia stanu umysłowego, umysłu kosmicznego jest doświadczeniem realnym, jednak nie mówi nic o naturze bytu. A dlaczego ma mówić? Jeżeli ja doświadczam czegoś, na przykład przyjemności jedzenia jakiejś potrawy, czy ja muszę wiedzieć, z czego ona się składa, jak ona jest przygotowana, jeżeli ja doświadczam jej i mam przyjemność z jej spożywania? No tu wchodzimy na bardzo ciekawy temat. Człowiek jest w tym stanie zdolny, ponieważ jest stworzeniem. Pojąć jedynie kształty rzeczywistości stworzonej. Nie ma nic do powiedzenia na temat stworzyciela, bo doświadczenie oświecenia kończy się tam, gdzie położone zostały granice rzeczywistości stworzonej. No to jest chrześcijański punkt widzenia, dlatego że hinduski punkt widzenia jest taki, że Bóg jest wszechmocny i może dać danej osobie taką możliwość i wizję, żeby zobaczył całość. Nie tylko stworzenia, ale również stworzyciela. Proszę się zmierzyć z tym argumentem.
Wypowiedzenie się zatem ludzi oświeconych na temat istnienia, nieistnienia osobowego Boga to nadużycie. No ale to jest wynik tego zrozumienia, które Pan napisał we wcześniejszym zdaniu. Natomiast jak powiedziałem, w hinduizmie Bóg jest wszechmocny i może objawić swoją osobową postać adeptowi. W związku z tym on, adept, może opowiadać o swoim doświadczeniu. Co oznacza, że światopogląd wywiedziony z ekstatycznego doświadczenia samadhi jest subiektywny i arbitralny, choć nieskończenie pociągający. Na pewno jest subiektywny i arbitralny. No, trudno porównać doświadczenie religijne, które ktoś ma przy przeżywaniu jakiejś ekstazy, jako obiektywną rzeczywistość. Jest to jego subiektywne doświadczenie, niezależnie w jakiej tradycji religijnej to jest. I również dotyczy to mistyków chrześcijańskich. Jest to subiektywne doświadczenie, ekstatyczne, subiektywne doświadczenie, jak najbardziej. Zupełnie nic, nie mam nic przeciwko temu, jak najbardziej polecam. Natomiast jest to zupełnie subiektywne doświadczenie tego, co każdy z nas ma. Porównywanie. Problemem tutaj tej całej dyskusji jest to, że porównywanie subiektywnych doświadczeń moich własnych z czyimś innymi jest jakby z gruntu bez sensu, ponieważ moje doświadczenie jest moim doświadczeniem. Ja je doświadczyłem, mogę je opowiedzieć, co doświadczyłem. Ktoś inny może opowiedzieć coś innego, no ale to nic nie mówi o rzeczywistości, o obiektywnej rzeczywistości, jaka ona jest i czym ona jest. Tym może zajmuje się nauka, albo stara się zachowywać ten pozór obiektywności. Natomiast sfera mistyczna czy religijna jakby z gruntu jest subiektywna i arbitralna. W związku z tym nie możemy tutaj znaleźć wspólnego języka, dlatego że moje doświadczenie jest moim i tylko moim, moim wyłącznym, specyficznym, indywidualnym. Możemy rozmawiać o tym, że to zjawisko występuje. To jest obiektywnie, tak? Ono występuje w różnych tradycjach religijnych. Natomiast co kto doświadcza? Czy jogę w ogóle można odłączyć od jej aspektu, skoro jej celem jest, tak to już było? Czy joga związana jest nierozłącznie z wierzeniami na temat reinkarnacji i karmy? Nie. Nie jest nierozłącznie związana z wierzeniami na temat reinkarnacji i karmy. Czy można z jogi wykroić jakąś jej część neutralną, światopoglądowo oraz duchowo i ćwicząc jedynie na niej się skupić? Tak, można. W czym jesteśmy mądrzejsi od twórców jogi, by twierdzić, że nie o rozwój duchowy w niej chodzi, a tylko rozciąganie powięzi? No, w większości 80% praktykujących jogę zajmuje się rozciąganiem powięzi, więc można. Jeżeli prześledzimy historię współczesnej jogi, ona bazuje na, uwaga, rosyjskiej gimnastyce z XIX wieku, więc można nazwać jogą ćwiczenia gimnastyczne dla ciała, nie wsadzając w to zbytnio filozofii i religijno-filozoficznego aspektu, o czym większość osób robi. Bo chcemy w katolickim kraju na niej zarobić? Być może ktoś chce zarobić. Ja myślę, że ludzie na różnych rzeczach chcą zarobić. Na chrześcijańskiej, katolickiej religii również ludzie chcą zarobić. Myślę, że jeżeli robią to w miarę uczciwie i otwarcie i płacą podatki, to nie ma chyba z tym problemu. Jeżeli ktoś nie chce w tym brać udziału, nie musi. Joga została stworzona w celu samozbawienia człowieka, wyzwolenia z karmicznego koła cierpienia. Droga nie została stworzona, została przekazana przez osoby, które doszły do pewnego osobu, do pewnego poziomu zaawansowania czy samozbawienia. Tam w jodze, gdyby pan Robert poczytał trochę bardziej, mówi się często o miłosierdziu guru, czyli nauczyciela, i łasce Boga. W związku z tym ten element jest również potrzebny, więc to nie jest tak, że to jest zrób to sam. Ten element jest potrzebny również tutaj w jodze, w tej jodze mistycznej, która dąży do samadhi i do rozwinięcia świadomości. Czy można przyjąć i całkowicie abstrahować od filozofii sposobu myślenia, w kręgu którego powstała joga? Tak, można, dlatego że jeżeli joga zakłada ahimsę, wegetarianizm i pewne etyczne życie, nie jest konieczne to dla kogoś, kto chce praktykować zasady ćwiczenia bazujące na indyjskich rzeczach. To jest jakby może przydatne, potrzebne, może część osób z tego korzysta, ale nie jest to warunek konieczny i wstępny i obowiązkowy. Skupić się na tym, co oświecony człowiek zachodu jest w stanie z jogi zrozumieć, stawiając akcent, jak to robią trenerzy i prorocy uspółcześnionej jogi, na pozycję ciała oraz ćwiczenia oddechowe asany i pranayamy, rezygnując z fundamentalnych, moralnych i ascetycznych wymagań jamy i niyamy? Tak, można, już odpowiedziałem na to pytanie. Czy jogę można ćwiczyć relaksacyjnie, od tak sobie? Tak, można, tak ludzie robią. Do czego prowadzi zachodnie odrzucenie powagi, powinności, obowiązków oraz form abstynencji, do których wypełnienia
zaczynają praktykowanie jogi i jej adepcji na wschodzie, do czego prowadzi zachodnie odrzucenie powagi powinności i obowiązków oraz form abstynencji, od których wypełnienia zaczynają praktykowanie jogi i jej adepci na wschodzie. Czytam dwa razy to zdanie, nie za bardzo rozumiem, do czego pan tutaj pije, ale może nie muszę tego rozumieć. Czy można arbitralnie oddzielić jakąś skutecznie działającą tysiące lat formę życia od jej celu? Nie wiem. No, ludzie tak robią. Czy to oddziela? Można by dyskutować. Myślę, że tak można. Jeżeli ktoś nie chce osiągnąć samadhi, oświecenia, chce jedynie mieć sprawne ciało i na tym poprzestanie, tak może. Czy to oznacza, że chrześcijaninowi nie wolno by było praktykować gimnastyki lub jakiejś aktywności fizycznej, ponieważ to upośledza jego duchową ścieżkę? Chrześcijanin nie mógłby być piłkarzem, pływakiem, gimnastykiem i tak dalej? Można by było, gdyby to była naukowo potwierdzona technika biomechanika, ale w tym wszystkim są również wierzenia. No, jeśli chodzi o naukowo potwierdzoną technikę biomechanika, myślę, że w tej chwili jogę jako ćwiczenia studiuje się na AWF-ie i na medycynie jako element pracy z ciałem, w związku z tym jest to potwierdzona technika i biomechanika naukowo. Czy wszystkim są wierzenia? No, ale czym są wierzenia? Nawet jeżeli są, no to dlaczego mają być złe? Tak samo ktoś może ćwiczyć jogę i gimnastykę wierząc w cokolwiek, co nie jest poparte naukowo, a nawet jeżeli wierzy w reinkarnację, albo w hinduskich bogów, albo w Buddę, albo w pustkę, albo w Chrystusa, no to wierzy. Ale mechanika, biomechanika dalej jest biomechaniką i mechaniką to tak, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest hinduistą, to jabłko nie spada mu na głowę, a ktoś jest chrześcijaninem, to spada mu na głowę. Jak powstała współcześniona joga? W klasycznym ujęciu, którego autorem jest żyjący w II wieku przed Chrystusem Patanjali, hinduski filozof, gramatyk sanskrytu i jogin, osiągnięcie uniwersalnej świadomości samadhi jest ósmym krokiem na ścieżce samozbawienia. Pierwszy i drugi krok to samokontrola, praktyki wewnętrzne niyama, yama, wejście na kolejne stopnie ma nastąpić po wykonaniu, po doskonaleniu się przy pomocy tychże właśnie praktyk. No tak jest, to prawda. Taką jogę rozumie Patanjali, natomiast czy współcześni praktykujący jogę na zachodzie praktykują według Patanjalego? Tradycja Patanjalego jest martwą tradycją. Może nie każdy chce praktykować jamę i niyamę, jeżeli nie chce skupić się na samych asanach. Zasadami życia wewnętrznego są w jodze ahimsa, niekrzywdzenie, satya, prawdomówność, aszteja, brak pożądania tego, co do nas nie należy, brahmacharya, wstrzemięźliwość, api, graha, brak potrzeby posiadania, szaucia, czystość, szantosza, zadowolenie, tapas, zapał, żarliwość, swadhyaya, samodoskonalenie i śwara paranidhana, poddanie się Bogu. Tak, takie są, to jest opis ośmiostopniowej jogi według Patanjalego. Religijni translatorzy zapisują to ostatnie wskazanie inaczej, poddanie się woli wyższej istoty energii. Być może są takie tłumaczenia, tutaj dyskusja w środowisku jogiczno-hinduistycznym trwa, co rozumiem przez Ishwara Pranidhana. Część osób nie lubi słowa Bóg, ponieważ on się źle kojarzy, właśnie między innymi dzięki chrześcijaństwu. Tak, panie Robercie, to chrześcijaństwo spowodowało to, że ludzie nie lubią słowa Bóg, ponieważ kojarzy im się w ten właśnie negatywny sposób, który wynik wynoszą z chrześcijaństwa. Natomiast rozumienie Boga w hinduizmie jest troszkę inne, odmienne. Bóg jest energią, ale również jest osobą, jest, nie jest jedynie karzącym sędzią, sprawiedliwym, jak ojciec surowy, jest. Może być dzieckiem, może być kochankiem, może być przyjacielem, może być małżonkiem. Więc Bóg ma troszkę większą, szerszą aspekt. Jest oczywiście ten aspekt karzący, natomiast jest to jeden z wielu aspektów Boga, który poznajemy w hinduizmie. Dlatego wielu osób tłumaczy to jako poddanie się wyższej istoty energii, nie definiując tego w określony personalistyczny sposób. Właśnie z tych powodów, które powiedziałem wcześniej. Zauważmy teraz tylko, że energia nie posiada woli. No dobrze. Aktów woli mogą dokonywać jedynie osoby. Zgadzam się. Kim jest wyższa istota w sensie energetycznym współcześnionej jogi albo szerzej w całej koncepcji zachodniego selfizmu czakralnego? To ważna kwestia, jeszcze do niej wrócimy. Poddanie się wymaga zaufania, wiary, dlatego mówiłem o wierzeniach w jodze. Kim jest...
wyższa istota w sensie energetycznym. Bóg w sensie energetycznym, czy ta istota wyższa w hinduizmie jest osobą, jest postacią, osobą, która posiada wiele różnych przymiotów, jednym z nich jest osobowość, jest niematerialna, jest duchowa, jest również źródłem i częścią energii. Tutaj selfizm czakralny to pojęcie, którego używam na określenie pewnego modnego sposobu myślenia. Dziś skuteczność działania wielu metod samorozwoju tłumaczy się istnieniem subtelnej energii przepływającej przez wyróżnione punkty w ciele człowieka. Tak, tłumaczy się to w ten sposób. Nauka tego nie potwierdza. Można by powiedzieć, że koncepcja czakry jest takim symbolicznym, metaforycznym przedstawieniem pewnego rozwoju świadomości od podstawowego, takiego ziemskiego, gdzie skoncentrujemy się tylko na jedzeniu, bo ponieważ jedzenie i zapewnianie bytu ciało jest wszystkim, co potrzebujemy. To jest ten rodzaj świadomości, który posiada nowonarodzone dziecko. Na zasadzie poza jedzeniem otrzymywanym od matki więcej nie ma żadnej świadomości jakby większej i dążymy przez rozwój człowieka aż do tego, żeby mieć tą świadomość, nazwijmy ją w cudzysłowie kosmiczną, poszerzoną, widzącą jakby całość i to jest ten ostatni etap rozwoju. Symbolicznie przedstawione jest to czakrami, kolorami i tym poziomem wchodzenia od dołu do góry, od Ziemi do kosmosu, energii. I to jest pewien opis rzeczywistości. Zgodny z prawdą, ponieważ tak jest, że dziecko je jedynie, skupia się na jedzeniu, później tworzy różne inne poziomy świadomości. No i tak wygląda opis rozwoju psychologicznego człowieka według hinduizmu. Bez wątpienia i jeszcze że tłumaczy się, że to jest subtelna energia. No, w pewnym sensie jest to energia, ponieważ nie można jej zmierzyć, zbadać, ani sprawdzić i pokazać palcem. Tak samo jak czakry można po rozcięciu ciała, nie widzimy żadnych czakr. Jest to pewnego rodzaju energia, ponieważ działanie wytwarza pewien rodzaj myślenia. Myślenie wytwarza pewien rodzaj działania. No i mamy w związku z tym jest to energia, ponieważ to tworzy pewne rzeczy. Następnym etapem po tym pierwszym jest na przykład seksualność. To zdecydowanie jest energia i ona zdecydowanie tworzy pewną rzeczywistość. Na przykład może stworzyć nowego człowieka. Bez wątpienia dla hinduistów, buddystów i dżinistów, którymi nigdy nie ogłoszono zbawczej miłości Jezusa Chrystusa, joga może być religijną ścieżką ku większemu dobru. Ale mogą to być tylko ustabilizowani emocjonalnie i społecznie mężczyźni. Od tysięcy lat guru nie przyjmują na naukę kobiet oraz niezrównoważonych, nadrożliwych mężczyzn. Natomiast kobiet jako guru to ja zrobię osobny film. Natomiast, panie Robercie, zdaje się, że pan nie za bardzo jest w temacie kobiet w hinduizmie i pozycji ich jako guru. Po pierwsze, mamy wiele kobiet, które były świętymi, były guru, choćby Amma współcześnie, Mirabai troszkę dawniej i całe mnóstwo po drodze innych, zostawię na razie tylko te dwa. A od tysięcy lat guru nie przyjmują na naukę kobiet oraz niezrównoważonych, nadrażliwych mężczyzn. No nieprawda jest, ponieważ kobiety studiują jogę i są przyjmowane przez guru również współcześnie. Gdyby tak było i byłaby to sztywna tradycja, pewnie by nie były. Natomiast od 100-150 lat kobiety są przyjmowane. Nawet nasza jogini pani Łowacka czy Wanna Dynowska to były jogini, one miały swoich nauczycieli, więc były współcześnie. To jest prawdopodobnie spowodowane tym, że zmiany społeczne na Zachodzie, czyli wyzwolenie kobiet, spowodowało to, że kobiety zaczęły dostępować do tych wszystkich rzeczy. Natomiast zauważmy, że w religiach typu chrześcijańskiego, w tradycyjnym rozumieniu i pewnie też w tych starożytnych religiach, pozycja kobiet była inna niż jest współcześnie. I tak samo w chrześcijaństwie kobiety do dzisiaj nie mogą być kapłankami. W związku z tym ten argument jest trochę słaby, ponieważ sami jako chrześcijanie to robicie. I czy nie przyjmujecie nadwrażliwych mężczyzn? No mam nadzieję, z tego co wiem, do zakonów nie przyjmuje się osób, które są zaburzone psychicznie i mam nadzieję, że to dalej jest praktykowane. W związku z tym trudno, jeżeli ktoś ma jakieś problemy psychiczne uszkodzone w szerokim sensie, to ten element nie jest przyjmowany do praktyk duchowych. Jestem jak najbardziej za i tego będę się trzymał. Dla chrześcijan praktykowanie jogi jest bałwochwalstwem. Okej, tak jest.
Prowadzi do dramatycznych konsekwencji duchowych. Okej, tak to wygląda z punktu widzenia chrześcijan, zgadzam się, taki jest ich punkt widzenia. Jednak wkroczenie w tą inicjacyjną ścieżkę duchową musi się źle skończyć także dla osób nieochrzczonych, a jedynie wychowanych w kulturze zachodu opartej na religii niedharmicznej, bo tylko do takich religii włączenie systemu jogi nie przynosi złego efektu. A to ciekawe, tutaj stwierdzenie, bo dlaczego ma się skończyć źle dla osób nieochrzczonych, bo nie rozumiem dlaczego, z jakiego powodu. Bo to z tego by wynikało to, co moja mama kiedyś stwierdziła, że tylko dla takich religii włączenie systemu jogi nie przynosi złego efektu, czyli dla tych, którzy są wychowani w kulturze niedharmicznej, mogą praktykować religię niedharmiczną. Nie, jeszcze raz. Że tylko dla osób, które są wychowane w religii. Nie rozumiem tego zdania, panie Robercie. Jeszcze raz. Jednak wkroczenie na tę inicjacyjną ścieżkę duchową musi się źle skończyć także dla osób nieochrzczonych. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. A jedynie wychowanych w kulturze zachodu. Okej, rozumiem te osoby, które są kulturowo wychowane na zachodzie, nie praktykując chrześcijaństwa w sensie stricte, opartej na religii niedharmicznej. Tak, kultura zachodu jest oparta na religii niedharmicznej, bo tylko do takich religii włączenie systemu jogi nie przynosi złego efektu. Czyli rozumiem, że do osób wychowanych w religii dharmicznej system jogi nie przynosi złego efektu. Nie rozumiem tego zdania. Pani Agnieszko, skoro chrzest zamyka czakry, to ja wybieram otwarcie czakr. A ja wybieram otwarcie czakr, to odrzucam chrzest. Tak? Dokładnie tak. Sakramenty zamykają i na jedną duchową ścieżkę otwierają na inną. Tak? Dokładnie tak. Nie można iść drogą sakramentów i drogą energetyczną. Tak? Zgadzam się. Ale z drugą stronę to też działa. Gdy stawiamy w opozycji sakramenty i hinduistyczne wierzenia, dokonujemy wyboru. Jest albo, albo. Tak? Zgadzam się. Nauka do dziś nie potwierdziła istnienia wewnętrznych energii, o których piszą niektórzy hinduiści. Tak? Zgadzam się. Ale to nauka również nie potwierdziła sakramentów zbawienia duszy i ciała i nieba. Przyjęcie istnienia czak można tylko na wiarę. Tak, sakramentów również można przyjąć tylko na wiarę. Dla człowieka ochrzczonego oznacza to bałwochwalstwo. Tak, prawdopodobnie jeżeli ktoś przyjął chrzest i podąża tą ścieżką, przyjęcie czakr jest bałwochwalstwem. Jeżeli przyjmujemy pewien punkt widzenia, to powinniśmy przyjmować go poważnie, z pełną konsekwencją, z pełnym pakietem. Ale to nie znaczy, że ten wybór jest dobry. Może dla tej osoby, która chce być podążać ścieżką ochrzczonych. Chrzest dla nikogo nie musi być wartością, ale inicjacja to już było. Ludzie tworzą dziś synkretyczne duchowości i religię, zrób to sam. Prawdopodobnie tak. Wynika to z kryzysu religii jako takiej. Ludzie próbują znaleźć duchowość na własną ścieżkę, na własną drogę, ale przecież wielcy twórcy religii, których znamy, również robili to, że próbowali sami odnaleźć drogę do Boga w ten czy inny sposób. Prześledźmy historię Buddy, Jezusa, Mahometa, żeby tylko wspomnieć tych największych, najbardziej znanych. Oni szukali drogi samemu. Jeżeli dostali, osiągnęli efekt tej drogi, doszli do celu, założyli w cudzysłowie, no bo Jezus nie zakładał nowej religii, założyli nową religię, nową grupę religijną, która podążała jakby ścieżką, którą wytyczył dany lider, prorok, mistyk. Przeszczepianie religijnych praktyk hinduizmu na teren świecki, ich desakralizacja czyni je toksycznymi. Prawdopodobnie w niektórych wersjach tak, czy we wszystkich? Myślę, że nie. Natomiast trzeba by podać konkretne przykłady, co czyni je toksycznymi i w jakim przykładzie. Dlaczego? Jak definiujemy toksyczność? To takie są fajne słowa, które się używa bez ich znaczenia. Mają jakby, są takie trochę wytrochami słownymi, taką próbą manipulacji, jakby przestraszenia czytelnika, że to jest toksyczne. Ale dlaczego to jest toksyczne? Czym jest toksyczność? Jak pan to rozumie? Napisałem niedawno. Moc, którą hinduistyczna tradycja, wiedza i praktyka potrafi okiełznać, uwolniona, trafiając do rąk ludzi niewprowadzonych w głęboką wiedzę religijną mistrzów wschodu, będzie kaleczyć. Nie wiem, czy będzie tak kaleczyć, bo niby w oparciu o co? Jeżeli trafi pan, oczywiście, jeżeli trafi pan na złego nauczyciela i on będzie przeinaczał, nie mówił wszystkiego, źle praktykował, sam będzie niedoświadczony, to może to kaleczyć. Ale na tej zasadzie jest to, i to ryzyko istnieje, ponieważ my jako konwertyci na Zachodzie, nazwijmy nas się tak, niewychowani w tej kulturze i tradycji, co również dotyczy też wielu Hindusów w Indiach, nie wiemy, czy dane guru i dane praktyki
są właściwe i porządne. Mamy w Indiach taką tradycję sprawdzania jakości guru i tego, czy on dobrze uczy w oparciu o pisma, w oparciu o poprzednich nauczycieli, współczesnych nauczycieli w danej tradycji, i w ten sposób to weryfikujemy, czy dany nauczyciel uczy we właściwy sposób. To może nie jest powszechnie znane w Polsce czy na Zachodzie, nie ma też tej możliwości sprawdzenia. Tak, istnieje to ryzyko, ale to wymaga jakby odpowiedzialności praktykującego, aby to sprawdził, aby doinformował się, dointeresował, doczytał, doszukał, czy to, co praktykuje, jest takie, jakie powinno być, i czy jest autoryzowane, jest dobre, jest poprawne. To samo dotyczy zresztą każdej innej dziedziny rzeczy. Jeżeli pójdziemy do dentysty czy chirurga, potrzebujemy jakąś podstawową wiedzę na temat tego, czy dana osoba jest autoryzowana przez pozostałych medyków, czy uczy zgodnie ze sztuką i czy nie zrobi nam krzywdy. Oczywiście zawsze może zdarzyć się coś, czego nie przewidujemy, ale minimalizujemy te szanse. Dobra, no i to tyle chyba na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to zapraszam pod filmem do zadawania pytań. Rozwiniemy może ten temat jeszcze kiedyś. I tyle. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Mówił do ciebie Krishna Kirtan.